hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa Eternal Endings. Jest to gra twórcy Rocky Restart V4, jeżeli nie kojarzycie. Gry, która mi się bardzo podobała, no ale twórca w pewnym momencie postanowił, że nie podoba mu się jego praca i chce stworzyć właśnie to. Zapowiedź Eternal Endings oglądaliśmy na tym kanale 5 czas temu, no i przed nami prolog. No i prolog, przy którym muszę parę rzeczy powiedzieć, bo już mi parę rzeczy się w oczy rzuciło. Po pierwsze, prolog rzekomo jest na 4 godziny. No i powiem tak, jeżeli nie będzie dobry, to jest gruba przesada. Wiem, że każdy ma swój sposób przedstawienia historii. Może tutaj być dużo rzeczy, może być bardzo dużo backstory na początku, może być coś innego. A ja ufam ogólnie temu twórcy, bo on naprawdę robi kawał dobrej roboty. Rocky Restart V4 to do dzisiaj jest chyba jeden z moich ulubionych fangranów, jeżeli chodzi o pomysły. Niekoniecznie ich wykonanie, ale same pomysły były świetne. Więc no, ja jestem ogromnym fanem. No i 4 godziny, no zobaczymy, co to przyniesie, ale ja jestem ogólnie raczej negatywnie nastawiony na to, na sam ten fakt, chociaż widziałem raczej pozytywne głosy ze strony ludzi, z waszej strony nawet. No i tak, co mi się jeszcze rzuca w oczy? Przepięknie zrobione menu, wszystko się podświetla, są opcje, można sobie oczyścić oświetlenie na sprite'ach, full screena włączyć, głos, co prawda jeden suwak, ale wciąż, disclaimer, controlsy, wszystko jest, to wszystko jest gra. Mamy extra content, jakieś nieużyte arty, portrety, popularność. Ja nie pamiętam w ogóle postaci, od razu wam zaznaczam. Co prawda, dzisiaj oglądaliśmy trailer i tam może nawet były imiona, może nawet przeglądałem Discord twórcy, ale nie pamiętam. Także będziemy to poznawać. No, styl graficzny od razu mi się rzuca w oczy, bo to jest dosłownie ten, troszkę podrasowany, ale dosłownie ten sam styl graficzny z Rocky Restart po drugim rozdziale, tam jak już twórca powoli odchodzi od projektu, ale jeszcze tam zmienia właśnie graficznie postacie. Według mnie na plus, bo to jest bardzo oryginalny styl graficzny. Na początku był taki bardzo prosty, rompowy, a teraz wszedł w taki swój styl, co jest dla mnie dużym plusem. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego o tym projekcie? Małe przypomnienie, i tutaj tylko zaznaczam, że też nie jestem pewien, czy to jest to, bo dużo tych fangranów, dużo tych trailerów, ale o ile się nie mylę, jest to ten fangran, w którym wszyscy jakby nie żyją. Już na samym początku, tylko to jest jakiś gra w zaświatach. I to, co mi się jeszcze kojarzy z tym fangranem od razu z bomby, to jest to, że jedna z postaci ma dwie głowy. To są bliźniaczki syjamskie i one mają jeszcze odrębne talenty. Jeżeli to jest ta gra, no to będzie ciekawie. Zacznijmy, poznajmy postacie i wyróbmy zdanie. Ogólnie zaznaczam wam również, że tuż po tym Danganronpa Eternal Endings skończyliśmy Live or Die, rompę bardzo fajną, polską rompę. Teraz mamy prolog tego i on może zająć trochę dłużej niż planowałem, ale od razu po nim zaczynamy prolog Heartless Deceit. Nie chcę się śpieszyć z Eternal Endings, możliwe, że Heartless Deceit zaczniemy około tygodnia, może nawet dwóch tygodni później, ale uznaję, że nie ma co się śpieszyć przy dobrych rompach. Mógłbym ich robić dużo więcej, na przykład zrobić, że dwie rompy na raz, ale aż tak nie chcę się śpieszyć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, mam nadzieję, że zaufacie mi i mojemu kanałowi, że chcę was przeprowadzić po prostu dobry sposób przez te historie, no bo Eternal Endings tak naprawdę jest jedną z najbardziej obiecujących się dla mnie zapowiedzi. Mamy oczywiście Dispertime, mamy oczywiście Project Eden's Garden, ale ja właśnie na Eternal Endings czekałem, bo ja uwielbiam twórcy pomysły. Bardzo uwielbiam twórcy pomysły i no szczerze powiem wam, że na Project Eden's Garden czy na Dispertime mam duże oczekiwania, ale na to mam ogromne, bo to może być to coś. Zobaczmy. Play game. Chapter Select będzie nawet, wow, new game? Tak, jestem pewien. Zobaczmy, co nas tam czeka. Celestial Judge. Dużo osób jest niespełnionych. Stagnant, takich... po prostu nie mogących znaleźć swojego miejsca. Co sobie tłumacz przygotuje. Stagnant oznacza... no, zastałych, takich nierozwijających się, stojących w miejscu po prostu. A ty, Krystal? Twoje akta... Exemplify, chyba są to przykładem, ale się upewnię. Już ciężki początek, jeżeli chodzi o tłumaczenie, się wylosował. Exemplify oznacza... no, chyba są tego... dobrze to pokazują. Branch automatic, did you? You didn't branch... nie za bardzo się... nie za bardzo zmieniłaś swoją dziedzinę, coś w tym stylu. Muszę poznać kontekst, żeby zrozumieć, co tu jest napisane. Crystal Willard? Idziesz złą ścieżką. Pójście złą ścieżką zdarza się każdemu. Może byłaś na złej ścieżce od samego początku.
Może coś po prostu popchnęło cię w tą stronę. W tę stronę. Nigdy nie jest zbyt późno, żeby zmienić kierunek. Jeżeli tylko to zrobiłaś. To jakiś boss ci obrońca się odzywa. Ona może stać się statyczna, ale to nie umniejsza jej temu, jak się przyczyniła dla społeczeństwa. Czy to nie jest godne podziwu? Czy to przynajmniej częściowo nie sprawia, że nadrabia to jej osobistą porażkę? To szło tak dobrze. Ja tak dobrze sobie radziłam. Czy to naprawdę koniec, tak nagle? To dzieje się każdemu, w końcu. Ona osiągnęła duże sukcesy, tak. Prawdopodobnie przez to się stała taka zastała, zbyt wyludnicka. Czy masz jakieś cele, które chciałaś osiągnąć? Cóż... Miałam moją wymarzoną pracę, więc nie myślałam za bardzo o tym od dawna. Planowałam zrobić renowację do domu pogrzebowego. Widownia wyszeptała coś pomiędzy sobą. To tyle? Renowację? Co jeszcze? Musi być coś więcej. Patrząc na to, ona planowała rozpoczęcie pracy wolontariuszki, gdy tylko mogła. Żeby po prostu pokazać się. Niestety, to było podczas 12,020s. Nie wiem, czy to jest jakaś miara sekund, czy to chodzi o jakąś datę? Wiesz o tym? Czy oni wiedzą o mnie wszystko, każdą małą rzecz? To był pomysł, który miałam parę miesięcy temu. Całkowicie o nim zapomniałam. Ale wciąż... spodobałoby mi się to. Tak, tak. Chciałam dołączyć do jakichś organizacji charytatywnych. Wydawało się to być świetnym sposobem, żeby... wrócić do tego świata. Jako osoba, która autoryzowała jej śmierć, mogę tylko powiedzieć z pewnością, że ona nie chciała przez to przejść. Jej przyszłość nie była specjalna. Posiadanie miernych planów nie oznacza niczego, jeżeli ich nie wykonujesz. To jest po prostu marzycielstwo. Moja przyszłość nie była specjalna? Całkowicie niespełniająca. Życie było takie dobre, ja po prostu... Musiałam zostać z moim najlepszym przyjacielem po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy od lat. Byłam taka szczęśliwa. Rzeczy zaczynały się układać. They were down before that. Nie za bardzo rozumiem kontekst, niestety. Chyba chodzi o to, że wcześniej życie nie było zbyt dobre. Nie odbierz naszych słów jako rozczarowania. Jesteśmy dumni z rzeczy, które osiągnęłaś. Nawet jeżeli nie spełniłaś się w pełni. Ludzkie doświadczenie jest ważną częścią istnienia, ale to nie jest jej koniec. Zachwiałaś się, ale tak samo zrobiło wielu innych. To jest po prostu rzadkie, żeby zacząć kogoś z tak wielkim wpływem i sukcesem, który dociera do tego stanu wcześniej w życiu. Na czym się zawahałam? 31 lat, taka młoda. Czy te lata to wszystko, co z tego wyciągnęłaś? Ty mi powiedz, Krystal. What did you fumble on? Chciałem ominąć ten fumble już dwukrotnie i jak widzicie, jak się pojawia tylko jedno takie słowo, od razu ono się pojawia milion razy, a tutaj już jest jakiś... Grzebać dalej? Fumble to znaczy grzebać? Grzebanie się? Chyba to chodzi o to, że tak bardzo opierzchale działała. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Samolot, on... Wiemy, co spowodowało twoją śmierć. Mogę odpowiedzieć za nią? To jest obrońca. Nie, chcę, żeby sama to powiedziała. Chcę, żebyś wiedział... Chcę wiedzieć, co myślisz, Krystal. Co cię do tego zaprowadziło? Co tak szybko zabrało cię do domu? Okej. David. Ciekawie się zapowiada. To wyglądało trochę jak taki sąd niebiański. Ja wiem, że ciężko było włapać, bo ciężko było mi głosy dostosować, ale tam był i obrońca, i był świadek, i był sędzia. No i nasza postać jakby, nie wiem, tłumaczyła się trochę ze swojego życia. Taki po prostu sąd niebiański. Więc, jak było? Nudziłaś się? Bądź szczera.
co? Nie nudziłam się. Nie wiem, czy Krystal to nasza protagonistka, ale na razie będę mówił swoim głosem, zakładając, że jest to nasza protagonistka. W porządku, jeżeli się nudziłaś. Naprawdę, powinienem zaplanować więcej, szczerze. Nie chciałam po prostu zrobić jakby takiej przytłaczającej listy rzeczy do zrobienia. Więc trochę... jakby zmniejszyłem swoje plany i postawiłem, że spotkamy się w połowie tych planów, w sensie, że dostosujemy je trochę do ciebie, trochę do mnie. Nie, David, naprawdę, świetnie się bawiłam, bardzo świetnie, tak. Serio, wracam do domu dla pracy, tylko dla pracy. Gdybym mogła zostać dłużej, to bym to zrobiła, ale teraz nie mogę się cofnąć. Czekajcie, bo troszkę bym się... Oj, nie w tę stronę, tak bym się troszkę przesunął. Powiedzmy. Ponieważ już kupiłaś bilet. 2 tygodnie wolnego to trochę więcej niż jestem w stanie sprostać. Nie zdałem sobie z tego sprawy, aż do tego, aż je zobaczyłam, jak dużo ludzi musiało zawrócić. Powinnam była się spodziewać. Dlaczego? Czy ludzie nie mogą przestać umierać? Dać ci trochę przerwy? Gdyby tylko. Po prostu czuję się naprawdę smutna. Patrzenie na te wszystkie... na te wszystkie rodziny, które do nas przychodzą. Które chcą naszej opieki, ale... ja nie mogę im jej dać. Nie widzę o tym myśleć. Może oni powinni się pozbierać i pójść do innego domu pogrzebowego. Cholera! Wstań! Niech sobie zbiorą się do kupy i zaczną swoje własne domy pogrzebowe. Mają z jakiegoś powodu podwórka w domach. Robiliśmy to z zwierzętami przez lata. Pochówek na podwórku z tyłu domu, tak, jestem fanką. Gdyby tylko to nie było takie ograniczające, chciałbym być zakopana w moim ogródku, w dziczy. Pokarm dla robaków. Dawid zaśmiał się. Ach, Krystal. Może jednego dnia. Na pewno jednego dnia. Chyba ludzie chcieliby odwiedzić Ultimate, dom pogrzebowy Ultimate, no, babki pracującej w kosnicy, nie wiem. To nie jest patolożka, mi się wydaje, że to jest właśnie taka, nie wiem, czy jak się nazywa osoba pracująca w kosnicy dokładnie, ale to właśnie ona ma taki talent. Teraz znajdę jakieś słowo, zresztą zacząć mi to Google przetłumaczą. Mortician. Ultimate przedsiębiorczyni pogrzebowa, w sumie to brzmi całkiem nieźle. Ja będę przy was kompletował listę. No i załóżmy, że nasza, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa niestety. Jest tak jak Ultimate przedsiębiorczyni pogrzebowa. Znaczy, nasza Ultimate przedsiębiorczyni pogrzebowa daje mi taki vibe taki trochę zbuntowany, ale nie na tyle, żeby, nie wiem, wrzucać młotowami w auta, tylko bardziej na taki w takim stylu, żeby być po prostu żyć po swojemu. Pierwszy vibe ma całkiem spoko, chociaż jestem ciekaw, jak bardzo zyskuje, bo też traci przy bliższym poznaniu, bo wydaje mi się, że może pójść bardzo mocno w którąś stronę, tylko nie wiem jeszcze w którą. Na pewno mieliby wtedy Ultimate pogrzeb. Crystal Willard, co ona się nazywa, okej? Okay, to sobie zapisuję już. Crystal Willard. Wydaje mi się, powoli zaczęłam mieć takie wrażenie, że to będzie prolog na zasadzie, że dostaniemy 16 różnych scenek, czy tam chyba tu jest trochę mniej osób. Chyba jest 14 osób, a może 16. I każdy dostanie swoją scenkę i tak będzie wyglądał prolog, zobaczymy. Ultimate pogrzeb. Ale beznadziejny pomysł, jestem zaskoczony, że nie widziałem go jeszcze, ale tak, wielu ludzi przychodzi do mnie tylko, żeby dostać moją zgodę. Jeżeli ludzie czują się bardziej pewni z moimi usługami, to nie mogę im odmawiać. Wiesz, ludzie kupują moją sztukę przez to, że jestem Ultimate przedsiębiorczynią pogrzebową? Chociaż to jest coś zupełnie innego. Ta plakietka, ten tytuł jest dla nich bardzo ważny. Bycie świetną artystką też ci pomaga. Nie kupują tylko na twojego tytułu. Zostałaś wynaleziona, jak dawno temu? 6 lat? Okej, wynaleziona. To jest jakiś system zdobywania talentu w tym świecie? 6 lat? Tak. Pamiętasz, że zadzwoniłem do ciebie od razu po tym, bo myślałem, że to jest scam? List był taki dostojny. W jakim świecie mógłby to być scam? To dokładnie dlatego. Jak taka nagroda za to, że jesteś milionowym odwiedzającym stronę. Nie wiem.
Czy jakbym chciała... jakbym za dużo poświęcała czasu poza pracą. Ktoś może ukraść mój talent. Reavulations? Reavulations, muszę zobaczyć, co to znaczy ponownie. Dużo słówek. Nie pamiętam, czy nie miałem w Rocky Resters podobnego problemu. Ale no nie pamiętam. Ponowne oceny są bardzo niedługo. Okej, ponowne oceny, rozumiem, że to działa coś na zasadzie, że oni coś czas są ponownie sprawdzani, czy dalej się nadają do tytułu. Okej? Jeżeli stracę mój talent, nie wiem, co zrobię. To moje największe osiągnięcie. Cóż, jak niedługo one będą? 1 września. UATI jest bezwzględne. UATI to pewnie jakaś komisja od tego, która też ich pewnie porwie. Ach, denerwuję się tylko myśląc o tym. Stara, to za 2 miesiące, to nie jest tak zaraz. A właśnie, że jest. Zrobiłam 2-tygodniową przerwę, kiedy ktoś inny pracował każdego dnia i ta osoba już ma przewagę. Ponieważ Ultimate'ci pracują każdego dnia, 24/7, 365 dni w tygodniu. Ciekawe podejście do talentu Ultimate. Fajnie w końcu zobaczyć, tylko jeżeli jest taki właśnie argument użyty, każdego dnia pracują całą dobę, przez każdy dzień w roku, no to spodziewam się, że to będą talenty, które będzie widać. Że na przykład jakby trzeba było kogoś zakopać, to ona to zrobi dobrze. No zakopać to może zły przykład. Myślę, że przedsiębiorca pogrzebowy to może się znać na, nie wiem, doborze trumny, na przygotowaniu ciała, ewentualnie. Ci, których się zapamiętuje, tak pracują. Ta paniusia z internetu, która próbuje zdobyć mój talent przez ostatnie 4 lata, ten jeden tydzień przerwy, to mogłaby być jej szansa. Wyobraź sobie, co ona mogłaby zrobić z 2 tygodniami. Chyba musisz się trochę zrelaksować, to nie jest zdrowe. Masz swoje rzeczy, tak? David wyciągnął... Zaparkował przed lotniskiem. Jego... czoło zmarszczyło się od zmartwienia. Chciałbym go pocieszyć, że naprawdę... po prostu wyjeżdżam dla pracy, ale nie jestem pewny jak. Nie wiem, czy nawet sama siebie mogę tak pocieszyć. Praca jest tego dużą częścią, tak. Ale zeszły tydzień... miał dużo mieszanych sygnałów. Wiem, że to nie przez to, że nie chce tutaj być. On myślał... na pewno tak myślał, odkąd musiałam ukrócić całą wycieczkę. Naprawdę chciałbym z nim być tutaj dłużej. Tak, mam wszystko. Muszę teraz zająć się lotniskiem. Ekscytująco. Powodzenia! Cóż, będę za tobą tęsknił. Skontaktuj się ze mną. Nie zawsze musisz czekać, aż ja napiszę, kiedy chcesz pogadać. Wiem. Popchnęłam drzwi i sięgnęłam na tylne siedzenie, łapiąc moją walizkę. Postaram się cię pisać częściej, obiecuję. Bardzo delikatny głos, ale w sumie pasujący. Jasne, trzymaj się, Chris. Bezpiecznej podróży. Wysiadłam z auta z moją walizką, obkręcając się w stronę drzwi i zaglądając, wkładając głowę. Tak, ty też. Wyślę ci pozytywne myśli, żeby ci to nadrobić. Mam nadzieję, że to wciąż działa w samolotach. Dam ci znać. Machając, zamknęłam drzwi. Lotnisko. Tak dużo zmęczonych, zestresowanych osób w jednym budynku sprawia, że ta cała poczekalnia, nie wiem, jak to się nazywa terminal, nie wiem, czy po polsku też się nazywa terminal, ale to miejsce, gdzie się czeka na odlot, jest okropnym, frustrującym uczuciem. Jest pełne tego okropnego, frustrującego uczucia. Ale też takiego pobudzenia. Może to tylko ja. Fajnie jest też w końcu być w stanie podróżować ponownie, tak. Może w końcu wrócimy do normalności, mam taką nadzieję. Przybyliśmy tutaj wcześniej, zawsze upewniam się, że... Zawsze upewniam się, że przychodzę wcześniej. Nawet... Just being on time. Bycie na czas mnie martwi. Nie lubię przecinać... I don't like to cut things close. Nie lubię charakter działać na ostatnią chwilę. Dobrą częścią w tym jest to, że mam dużo czasu, żeby chodzić sobie i coś zjeść. Zobaczyć wszystkich ludzi. Jest ich tak wiele rodzajów. Myślę, że to moja ulubiona rzecz w podróżowaniu. Możesz zobaczyć tak wiele różnych typów ludzi z całego świata. Wszystkie dziwne walks of life, ścieżki życia. Więc nawet jeżeli każdy jest taki pochmurny, wciąż mi się to podoba. Mogłabyś... może jeszcze leź wolniej, paniusiu, co? Ruszaj się. Nie winie go.
Nie, ta jest aura lotnictwa. Czyżby inny ultimate? Wciąż będę szła wolniej i celowo. Ignorując to, przechodzę przez proces i spróbuję się zrealizować. Ach, wkrótce. Będę z powrotem w domu. Tęsknię za Nową Zelandią. Tęsknię z moimi totami. W samolocie nie ma tłumów, co jest dobre. Lubię siadać sobie przy oknie. I czas sobie umilam książką. Nie czytam właściwie dla zabawy zbyt często, ale czuję się zobligowana za każdym razem, kiedy lecę. Jak ta mała tradycja. Muszę tylko znaleźć. Proszę pani, mogę tutaj usiąść? O, cholera. Jasne, nie ma problemu. Kurde, czadowo wyglądają postacie, to na pewno. W końcu, samolot odlatuje, a ja ledwo zauważam, całkowicie zainwestowana, całkowicie wciągnięta w historię, którą czytałam. To, co warto zauważyć, być może tak właśnie trafił gdzieś. Nie jest zatłoczony cały samolot, co znaczy, że może wszyscy właśnie lecą do tej zabójczej... Znaczy, ona zginęła podczas tej wyprawy, prawda? Czy wszyscy, którzy zginęli, to zginęli właśnie w tej jednej wyprawie? Trochę mi się to kojarzy z pewnym serialem, nie będę mówił jakim, no bo to byłby gigantyczny spoiler, ale tam też był taki motyw samolotowy. Raz została zapisana. Oho, turbulencje. Ale dzisiaj turbulencje. Trochę bardziej niż zazwyczaj, prawda? Dużo bardziej niż zazwyczaj. Robię się przez to nerwowa. Och, nie ma sensu. Latałam często i... widziałam sporo takich szalonych turbulencji. To zawsze kończy się niczym. I proszę pamiętać. Ma się 19 razy mniejszą szansę na śmierć w samolocie niż w samochodzie. Podobają mi się te odsy, w sensie te szanse. W ogóle są dźwięki z rąpy, takie charakterystyczne bardzo dźwięki z rąpy. Co jest w sumie bardzo miłe. Daje ten taki vibe, że to dalej gdzieś tam jest Danganronpa. Zresztą sam tytuł to też jest Danganronpa Eternal Ending, o ile się nie mylę, już sam nie wiem teraz. Bo często teraz te fangamy pozbywają się tytułu Danganronpa. Ale nie, to jest Danganronpa, sprawdziłem właśnie. Robię taką małą wycieczkę do Nowej Zelandii dla pracy. Byłam tam dawno temu i zawsze chciałam wrócić do tego miejsca. Wydaje się być przyjacielska, może mała rozmowa nie jest taka zła. A co, jaki jest teraz twój plan na wizytę? Praca, haha, nie oceniaj, jestem spirytualnym medium. Robiłam to od lat 80. O, interesujące, rozumiem. Będziesz gadała z duchami Kiwi. Kiwi to jest hard światek, chyba że to jest jeszcze jakieś inne nawiązanie. Spirytualne medium? Wow. Duchy i dusze są tak interesujące. Wierzę w nie, ale nie jestem pewna, jak one pasują do moich spirytualnych poglądów. Myślę o tym dużo, biorąc pod uwagę moją pracę. Wszystkie rodziny przychodzące... przekazując takie własne wierzenia, sprawiały, że bardziej doceniam takie pomysły. Nawet jeżeli zawsze wracam do reinkarnacji. Ten pomysł jest najbardziej pocieszający. No raczej. Ta rodzina chce pogadać ze swoimi dziadkami, a ja zawsze chcę im pomóc... pomóc każdemu, komu mogę. Gdzieś robią też egzorcyzmy. Zaczął się jej bać. One zawsze były wykańczające psychicznie i fizycznie. Teraz tylko z nimi rozmawiam. Oho. Naprawdę? Mhm. O, pewnie myślisz, że jestem podstarzała, co? Nie, jestem zaintrygowana. Zastanawiam się, czy nie robisz sobie ze mnie jaj. Raczej się nie spodziewałem takiej reakcji. Spirytualne medium. Jak się w ogóle zdobywa taki zawód? Czy jest jakiś specjalny certyfikat? Aha. Nie ma specjalnego certyfikatu. Cóż, są certyfikaty, ale są one bezsensowne. To jest coś, co zawsze byłam w stanie zrobić. W końcu ludzie zaczęli płacić mi za to. Kurde, spoko, chociaż szczerze powiedziawszy... takie wiedzone, jeszcze teraz lecimy do kolejnej historii rompowej, to powiem wam tak, no, będzie miała co robić. Nigdy nie spodziewałam się, że to stanie się moją pełnoprawną pracą, ale się stało, nie mogę narzekać. Jestem Marian, a ty? Miło mi cię poznać, Marian, jestem Krystal.
Pracuję w kosnicy. Kosnicy? Ależ pasuje. Pasuje, tak, bardzo pasuje. Żerno... I tell people to buy. Nie jestem pewien tego zdania. Mówię ludziom do widzenia. Trzymajcie się w kontakcie? Chyba tak? Jestem właściwie ultimate przedsiębiorcą pogrzebowym. Byłam w Australii, żeby odwiedzić przyjaciela, ale... Cóż, mam dużo rzeczy do zrobienia. Marianne wygląda zaskoczona, jej oczy rozszerzają się, gdy tylko wspominam o talencie. O, a Ultimate? Mówisz serio? Tak. Na pewno jest w tym dużo pracy. Jest, ale uwielbiam to. Nie oddałabym to za nic innego. O Boże. To nie jest zwyczajna odpowiedź. Zazwyczaj ludzie są tacy podekscytowani. Czy to egoistyczne z mojej strony, żeby się tego spodziewać? Zazwyczaj nie opowiadam nic nieznajomym właśnie z tego powodu. Spotkałam prawie paru ultimate'ów w moim życiu. Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze chciałam być ultimate physique. To chodzi o takie... medium spirytualne chyba. Ale nie akceptowali wtedy supernaturalnych zdolności. I wciąż nie jest to łatwe. Poddałam się. Nawet nie wiem, czy jest ultimate ten medium teraz. Gdzieś za tym nadążałam, ale teraz to wszystko leci zbyt szybko. Nie to powiedziała, pociwałam głową. Ultimate... Association, to jest chyba... Ultimate Stowarzyszenie jest zdecydowanie bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o talenty supernaturalne. Nie obchodzi mnie to zbytnio. Nie ma i tak sensu. To Stowarzyszenie Ultimate... jest dziwne. Dziwne? Na pewno o tym słyszałaś. Dziwne zarządzanie, sekrety, stowarzyszenie. God past baggage, they need to... No pozbyli się tego, co mieli się pozbyć. Widziałam to z pierwszej ręki. Słyszałam dużo plotek o zarządzaniu stowarzyszeniem. Sposób, w jaki wybierają ultimate'ów i prestiżowych ultimate'ów jest bardzo spekulacyjny. Oczywiście są ludzie, którzy wymyślają szalone teorie, ale bagaż? I ona widziała to z pierwszej ręki? Jak to? Nie jestem pewna, czy jestem najlepszą osobą, żeby o tym rozmawiać. Ha. Nie chcę, żebyś odebrała to jako fakt, że ultimate to jest złe osoby. Że bycie ultimate'em jest złe. Wciąż to bardzo duże osiągnięcie. Nie można temu umniejszać. Oj. O Boże, turbulencje sprawiają, że jest mi niedobrze. Wybacz mi, Krystal. Marianne szybko wstała z siedzenia i podeszła... no i poszła korytarzem. Boże, mam nadzieję, że będzie cała. Turbulencje rzeczywiście są dosyć kiepskie. Ja mogę wrócić do czytania. Wróciłem do momentu, w którym byłam. Otoczenie raz jeszcze się zamazało w tło, kiedy wleciałem w świat historii. Aż... nagle wróciłem do rzeczywistości z głośnym uderzeniem, a po chwili kolejnym. Co to było? Moje dłonie zacisnęły się na książce, którą czytałam, kiedy patrzyłam na siedzenie przede mną. Co zmusiło mnie do powrotu do rzeczywistości. Łapiąc powietrze i krzycząc, znaczy takie oddechy i krzyki wypełniły cały samolot. Kiedy zaczęło się takie zamieszanie. Co się dzieje? Chciałam krzyknąć również, ale byłam zbyt sparaliżowana strachem. Może ten hałas to był nic. Ktoś otwierał na przykład paczkę chipsów, która była bardzo napompowana. Czułem, jak samolot się delikatnie przechylił w dół. I nagle poczułem, jakbym była taka leciutka. Więc to naprawdę się dzieje. Moje siedzenie zadrżało, kiedy światła w kabinie mignęły, w końcu się wszystkie wyłączyły. Odrzuciłam książkę na bok, żebym mogła bardziej złapać się za siedzenie. Co mam robić? Co mam robić? Będziemy awaryjnie lądować. Proszę, przygotujcie się na uderzenie. Czy ja zginę?
To co, Mariandzi nie w pierwszym rozdziale? Plane Crash to Despair, czyli katastrofa lotnicza do rozpaczy, prolog. No, słuchajcie. A, jest znowu ten sąd. Co mnie sprowadziło z powrotem do domu? Chwila o tym. Parę słów. Po pierwsze, no tak jak mówię, świetnie przygotowałem raport z rzędem technicznym. Rocky Restart też, to co pamiętam, było niezłe, ale tutaj wydaje się być to jeszcze lepsze. Nie wiem tylko, jak jest system zapisywania. Nie wiem, co ja bym chciał na przykład teraz przerwać, czy musiałbym to wszystko klikać od początku, czy może jest jakiś sposób, żeby to zadziałało. Czekajcie, no tutaj mogę wyjść, ale to podejrzewam, że wyjście mnie wyrzuci jakby na początek. No, mam nadzieję, że gra się jakoś... A, chyba są jakieś quick save'y, jeszcze coś mi się kojarzy. Ale z drugiej strony nie widzę. Pamiętam, że coś twórca pisał o quick save'ach. Ale nic takiego nie widzę. Będę musiał sobie to koniecznie sprawdzić, ale co do samego tempa, no tutaj miałbym parę zastrzeżeń. O ile sam pomysł mi się zaczęła podobać, fajne, jakaś katastrofa lotnicza, Ultimate z jakiegoś powodu znaleźli się w jednym samolocie. Naprawdę widzę tę inspirację pewnym serialem, bo ten samolot w tamtym serialu też leciał z Australii do innego miejsca, czy tam z innego miejsca do Australii, no gdzieś tam Australia była jednym z elementów. No i muszę wam powiedzieć, że to jest fajne. Fajnie naturalnie występują na dialogi. Naprawdę pierwsze wrażenie jest bardzo przyjemne. Ale wydaje mi się, że jest przed... długie to. Podejrzewam, że teraz będzie jeszcze scena z tego sądu i potem już będzie przedstawienie innych osób, ale wciąż wydaje mi się, że dużo osób to może odstraszyć, pomimo bardzo dobrego wstępu i bardzo ciekawego wstępu. No my to oczywiście przeżyjemy, ale czy każdy nie wyłamie się? Prolog powinien być taki bardzo konkretny. O, to jest wprowadzenie do historii, ale też nie polega on na tym, żeby tutaj nie wiadomo co zaznaczyć. Można parę zostawić sobie furter, parę haczyków, żeby zaciekawić. Tylko, no chyba to do czego dochodzę do takiego wniosku, to, że po prostu tutaj nie ma co się nastawiać na zwykłą historię, tylko tu się trzeba nastawić na historię Stevena. Steven, twórca, on jest trochę inny i to nie chodzi o to, że jest jakiś taki czy inny, w sensie taki czy... Nie chodzi mi o jakąś wadę psychiczną czy fizyczną. On po prostu ma inny sposób myślenia. To było widać już w Rocky Restart po jego pomysłach i myślę, że tutaj też to będzie w jakiś sposób widoczne. Bo on po prostu, no inaczej to składa. Mi się wydaje, że właśnie to jest taka historia opowiedziałam przez niego i ufam tej historii, ale no zdaję sobie sprawę, że może się tutaj odbić na popularności projektu, jeżeli jest taki rozciągnięty prolog. Co mnie sprowadziło do domu? Ja nie... Czy to była ta paniusia? Czy ona coś mi powiedziała? Marianne? Haha, tak szybko wskazujesz palcem. Nie, ona nic ci nie zrobiła. Wiem, że to ciężkie, Krystal. Śmierć za młodu sprawia, że cały proces jest bardziej dezorientujący. A jej śmierć była szczególnie przerażająca. Introspection. Po jakimś czasie się połapiesz. Masz dużo czasu, żeby to zrobić. Czy to przez to, że miałam pozytywne myśli w samolocie? Widownia westchnęła w jedności, wszyscy razem westchnęli. Co? Nie, Krystal. Musisz wejrzeć w głąb siebie. Wiesz, że mam problem z... cisza. Zdecydowałem, gdzie ona powinna pójść i pozycja jest dosyć jasna. Co oznacza pójście dalej? Gdzie ja mam iść? Jeżeli to, co podejrzewam, jest prawdą, to tak. To jest pasujące miejsce dla niej, niestety. Nie ma przeciw temu żadnej obrony. To jest... nie wiem, co mam robić. Jestem losowo wrzucona w tą całą sytuację i... nie wiem, co się dzieje. Gdzie jestem? I kim wy wszyscy jesteście? Co ja mam w ogóle powiedzieć? To nie jest to, czego się spodziewałem po życiu pozarobowym. Nie, wcale nie. Krystal, pokazałeś, że preferujesz przewidywalne istnienie. Takie, gdzie wiesz dokładnie, czego się spodziewać. To dobre dla przetrwania, a nie dobre dla życia.
jeżeli ktoś to nauczył się jak żyć, poszedłby do jakiegoś miejsca na 5 liter, to szkoda. Chciałbym, żebyś tam odpoczęła. Chciałbym, żeby wszyscy tam odpoczęli. Ale... jest miejsce dla duszy takiej jak twoja. Dopasujesz się. To miejsce nazywa się... oczywiście. Nie mamy nazwy. Wcześniej była nazwa zasunięta, teraz też jest. Widownia wyszeptała coś pomiędzy sobą. A? O nie. To nie brzmi zabawnie. Co za bardzo rozpaczliwa nazwa. Naprawdę rozczarowująca. Ta cała grupa duchów, one wszystkie są takie... Disheartening to takie... Oj, muszę zobaczyć, co to oznacza, bo... Nie wymyślę. Disheartening oznacza przygnębiające. Nie wydają się być takie witające, jak spodziewałam się po duszach w tym miejscu. To jest takie formalne. Czy to byłoby dziwne, żebym była rozczarowana życiem pozarobowym? Oni westchnęli, tak pokonani. To nie jest coś tam, ale mogło być gorzej. Znam wiele dusz z tamtego miejsca. Są miłe, ciężko pracujące i... Przepraszam, Krystal. Nie, wszystko gra. Proszę nie martwić. Chwila, dlaczego? Chyba nie mógłbym ci wybrać lepszego miejsca. Próbowałem. Okej, zabierzcie ją. Proszę, Krystal. Zastanów się nad tym. Nie. Nie chcę iść, nie. Jak tam jest? Proszę, jeszcze nie. Mówię poważnie, proszę. Poczekaj chwilę. Zapomniałam o czymś. Zapomniałaś o czymś? Był błąd? Jak to możliwe, żeby zrobić błędy? Chyba masz prośbę o odwiedziny. Prośbę o odwiedziny? Od strażnika Zeta. Muszę zauważyć. Ukochaną osobę, która próbowała się z tobą skontaktować. Cóż, czy to nieszczęśliwe? Większość dusz nie dostaje takich próśb. Prawie to przyrapili? Słyszałaś, Krystal? Ktoś chce się pożegnać. To świetne wieści. Wyobraźmy sobie niemożebność pożegnania się z ukochaną osobą przez to, że... przyrapiło się jakieś ich spirytualne papiery? Osoba, którą znałam? Ktoś, kto żyje, to... Znamy tylko anioła, który wysłał wiadomość, nie człowieka, który ją przekazał. Ale to nie jest chyba takie ciężkie do odgadnięcia. Chyba nie aż zbyt wielu bliskich. Dążyć mama? O, biedna mama. Co ona sobie pomyśli, kiedy dowie się, co się ze mną stało? Och, i David. Zginęłam wracając z naszej wycieczki. Co jeżeli to on? Mam nadzieję, że nie zmarnowałby tej... Nie zapowiedziałem... I sure hope he wouldn't waste an... No, że nie zmarnowałby tej wizytacji na mnie. Cokolwiek to jest, dziękuję komukolwiek, że chciał mnie odwiedzić. Cokolwiek odwiedzanie znaczy. 1 do 3 ziemskich dni. To nie jest zbyt długo. Pozwalam. Wypełnij to. I idź. Ciesz się swoim czasem z dala od swojego miejsca. Coś tam na ciebie czeka. Mojego miejsca, racja, tak. Sędzia zaczyna rysować symbole na lustrze. Za nimi. Nie powinnam się patrzeć. Chcę, żebym podpisała, co to jest. Dokument prośby o wizytację. Guardian Zeta. Czas wizyty 1 do 3 ziemskich dni. Cel wizyty, ostateczne pożegnanie. Domknięcie. Adres... osoby nadającej i zwrotny i lokacja wizytacji. Mama musiała odwiedzać mój dom. Sprzątać go i łapać moje koty, teraz kiedy już nie żyję. Cieszę się, że napisałam swój testament, chociaż jestem taka młodziutka. Okej, podpisaliśmy się. Okej, następna dusza. Po prostu? Gra została zapisana.
wyśmienicie, bo myślę, że to jest dobry moment na skończenie tej pierwszej części. No słuchajcie, podejrzewam, że może wyjść to dużo. Jeżeli to będzie 4 godziny z samego gameplayu, ja podejrzewam, że mam ze sobą z 25-30 dura, patrząc na moje rozgadanie się od początku. No zobaczymy, ile to zajmie. Nie wykluczam dłuższych odcinków, chociaż tak jak mówię, nie chcę się śpieszyć. Na razie historia ma na pewno pewien haczyk, który mnie już złapała, ale to jest jeszcze na pewno za mało, żeby złapać ogół, moim zdaniem. Dlatego zobaczymy, co tu będzie się działo. Nasza główna bohaterka, na razie założę, że to jest główna bohaterka, czyli Crystal Willard, muszę sobie powtarzać to imię, żeby je zapamiętać, wydaje się być sympatyczna i ciekawa, wydaje się też nie być taką zwykłą dziewczyną, ale też raczej nie zapowiada się jakaś taka lida ostra babka, tylko jest tyle pytań. Jest to jakiś motyw boski, jest motyw zaświatów. Czy to będzie Monokuma, czy to będzie jakaś mono inna bestia? Ja już nie pamiętam, wydaje mi się, że nawet ten prowadzący grę został pokazany, chociaż nie jestem pewien, już teraz sam. No i cóż, będziemy to poznawać oczywiście już w kolejnych odcinkach. Ja mam na razie dobre wrażenia, ale to nie jest jeszcze taki urwany tyłek. Na razie jestem po prostu ostrożnie do tego podchodzę, analizuję. Jestem bardzo wielu rozwiązań ciekawy i myślę, że wiele tych odpowiedzi zostanie już w prologu, ale zobaczymy. Jestem też ciekawy bardzo obsady, bo obsada akurat się zapowiada fenomenalnie. Już ta Marianne, jeżeli ona jest częścią tej obsady, a trochę na taką wygląda, myślę, że może być niesamowicie ciekawa. Wszystko z mojej strony. Zapraszam was do subskrybowania, ponieważ teraz mamy ten fangun. Za chwilę zaczynam kolejny. Jeżeli uwielbiacie rompę, uwielbiacie te klimaty zabójczych gier, subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego materiału. Jest tego dużo. Odcinki są codziennie, więc warto po prostu mieć zawsze to przypomnienie YouTube'owe. Poza tym zapraszam was po prostu do zostawienia aktywności, a także do wpadnięcia na mojego Twitcha. Streamuję od poniedziałku do niedzieli, nie licząc soboty, więc 6 dni w tygodniu, zawsze od godziny 17. Odpalam się, gramy w przeróżne gierki na streamach. Jak streamy wyglądają, możecie zobaczyć na kanale Bobrowe Archiwum, to jest mój drugi kanał, gdzie wrzucam te streamy potem, ale mimo wszystko zapraszam na żywo, bo jest interakcja, jest fajnie. Link macie w opisie, pierwszy jak tam znajdziecie. No i cóż, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, gdzie poznamy dalsze losy postaci. Na pewno kolejny odcinek będzie bardziej konkretny, bo już nie jest tyle gadania, a będzie bardziej tłumaczenie i analizowanie, bo jestem szalenie ciekaw i podejrzewam, że wy też z pewnym niedosytem ten materiał dzisiejszy zakończycie. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.